Radosław Słodkiewicz przed galą FFF w Zielonej Górze. Cześć Radek. Cześć, witam bardzo serdecznie. Powiedz przede wszystkim, no najbardziej ciekawią mnie te przygotowania pod okiem Romana Szymańskiego. Jak bardzo ci pomagał, jak wyglądały mniej więcej te przygotowania i jak bardzo skupiałeś się na kondycji, bo wiadomo, że to jest gdzieś ten największy problem tych większych gości w MMA. No co, no mogę powiedzieć, że przygotowania były zupełnie inne niż sobie to wyobrażałem. Wiadomo, że myślałem, że głównie będziemy gdzieś tam trenowali technicznie tam najróżniejsze rzeczy, plus tam trochę tej kondycji, natomiast tych takich treningów kondycyjnych było bardzo, bardzo dużo. No powiem szczerze, że sam bym sobie w ten sposób, w żaden sposób w kości nie dał. Romek naprawdę stawał na wysokości, że tak powiem, zadania. Jak już myślałem, że jest całkiem dobrze, to on zawsze coś wymyślał i było wiele, wiele gorzej. Także kondycyjnie umierałem wielokrotnie, muszę powiedzieć, do tygodnia przed tym startem, przed tą walką. Na każdym treningu praktycznie gdzieś tam doprowadzał mnie prawie, że tak powiem, do zejścia, ale z tego, co widzę teraz, a co było na początku, to zrobiliśmy bardzo duży postęp, chociażby pod tym kątem patrzę, że na początku Romek się nie pocił, a potem już chodził cały zapocony, więc generalnie widzę, że poprawiłem się na pewno kondycyjnie. W filmie Underdog było tak, że Roman Szymański razem z Januszem Chabiorem przygotowywali Jaryka Lubosa. Jarek Lubos był przyczepiony taką liną do łódki i musiał płynąć tam na środek jeziora i z powrotem. W twoim wykonaniu tak nie było, nie byłeś do niczego przyczepiony, żeby gdzieś tam Romka na łódce ciągnąć. No akurat łódki nie mieliśmy, ale robił jakieś najdziwniejsze rzeczy w stylu jakiś tam zakładał mi gumę na przykład na klatkę piersiową, gdzieś tam uciekałem, że tak powiem, w takich sprintach. To było naprawdę mega wyczerpujące, ale to myślę, że to tam tylko jeden mały taki szczególik. Tam no mnóstwo różnych dziwnych rzeczy wymyślał takich, które, że tak powiem, miały mnie, że tak powiem, zamordować. No na pewno też długość tych rund, bo my na początku szykowaliśmy się na rundy takie pięciominutowe, więc te 5 minut, jak potem przeszliśmy na te trójki, bo się okazało, że tu walka będzie 3-minutowa. No to powiem szczerze, że tak troszeczkę odetchnąłem znacznie, znacznie lepiej. Być może też poniekąd dzięki temu, że ta kondycja się poprawiła, być może też dlatego, że gdzieś tam troszeczkę krótsza ta runda. Także sam jestem ciekawy, jak to wyszło finalnie, bo wiadomo, że na ten stres, znaczy na tą kondycję też będzie miał na pewno wpływ stres. No wiadomo, nigdy tego nie robiłem. Myślę, że ci ludzie gdzieś tam, którzy będą na mnie patrzyli, na ten mój debiut, no ta klatka, sam, że tak powiem, wygląd tej klatki na pewno odejmuje troszeczkę tchu. Natomiast myślę, że przepracowałem bardzo dobrze ten czas i myślę, że będzie dobrze. Te 100 sekund odpoczynku pomiędzy rundami to będzie wystarczająco? No powiem szczerze, że my odpoczywaliśmy po 60 sekund, także myślę, że jak najbardziej powinienem dać radę. Tak jak mówię, no być może w jakimś tam stopniu ten stres będzie też wpływał negatywnie na mój tlen, ale powiem szczerze, że nie boję się tego. Myślę, że kondycyjnie jestem dobrze przygotowany. Dzisiaj na ważeniu bardzo spokojnie. Nie chcecie gdzieś sztucznie tego podjudzać, żeby coś się działo, żeby tych wyświetleń było więcej. Nie chcecie nic takiego robić. Między wami jest chyba szacunek, tak? Znaczy powiem szczerze, że no, myślę, że na takie dziwne zachowania to może sobie mogą pozwolić jacyś super mega fighterzy, którzy chcą zrobić z tego jakieś wielkie wydarzenie. Natomiast wiadomo, ja nie jestem fighterem. Nie będę tutaj robił z siebie jakiegoś, jak powiem, pajaca i głupkował i tak dalej. Myślę, że Krystian również. Poza tym nie mamy do siebie żadnych prywatnych, że tak powiem, jakichś problemów między sobą, więc myślę, że takie sztuczne wywoływanie jakichś sensacji czy nakręcanie się jeden na drugiego nie ma sensu. Myślę, że jutro wszystko się rozstrzygnie, zobaczymy jak to się będzie działo, więc nie ma co tutaj myśleć, że jeden czy drugi jest jakimś wielkim czempionem MMA, no bo wiadomo, że tak nie jest, no więc nie chcę z siebie po prostu robić jakiegoś, że tak powiem, głupka po prostu i cudować jak tam co po niektórzy, myślę, że to jest słabe. A to jest dopiero początek Słodkiewicza w MMA w klatce, czy to jest jednorazowy wyskok?
Znaczy powiem szczerze, że dla mnie to jest taka przygoda. Ja powiem szczerze, że nigdy o tym nie myślałem. Gdzieś tam kiedyś myślałem oczywiście, w jaki sposób przebiega taki proces przygotowań do takich zawodów, bo zawsze interesowały mnie, zresztą różne dyscypliny sportu mnie interesowały, w jaki sposób się ci zawodowcy szykują. Wiadomo, że robiąc to tylko i wyłącznie dla siebie, czyli jeżeli ktoś tam rekreacyjnie trenuje jakiś boks, czy tam zapasy, czy cokolwiek, sobie chodzi 2-3 razy w tygodniu, nie jest w stanie tego doświadczyć. Więc gdzieś mnie to tam kręciło, żeby kiedyś spróbować się tak przygotować, aczkolwiek wiadomo, że bez celu konkretnego nie ma opcji takiej, nie wierzę, że ktokolwiek jest w stanie to przejść, no bo tej motywacji, że tak powiem, mu nie starczy, więc oczywiście dla mnie to było wyzwanie, które chciałem, że tak powiem, przeżyć, chciałem się sprawdzić w tym, natomiast absolutnie nie mam żadnych tam, że tak powiem, myśli na to, żeby zostać jakimś czempionem w MMA. Słuchajcie, ja całe życie trenuję na siłowni, całe moje wcześniejsze życie było z tym związane, więc zdaję sobie też sprawę, że nawet gdybym chciał, to jestem raz za stary już na taką karierę, gdzieś tam te kontuzje, to wszystko też się za mną tam wlecze, a dwa, że myślę, że nie mam takich ambicji, bo dla mnie to jest bardziej zabawa, a jak mam coś robić, to chciałbym to robić bardzo dobrze. Więc skoro nie mam możliwości, że tak powiem, zostania jakimś wielkim mistrzem, to myślę, że raczej nie będę, że tak powiem, w to brnął. I jeszcze na koniec, przygotowując się do tej walki, gdzieś odrzuciłeś te swoje inne obowiązki, czy jednak udało ci się wszystko pogodzić i gdzieś to, co robiłeś w przeszłości, cały czas było teraz i pogodziłeś się z treningami MMA? No powiem szczerze, że najbardziej musiałem zrezygnować niestety z treningów na siłowni. Głównie dlatego, że brakowało mi tej energii. Trenowaliśmy 2 razy dziennie, rano zawsze trenowałem z Romkiem, po południu trenowałem w innym klubie, w Gracie Barra, głównie z Przemkiem Wojnowskim, więc te 2 treningi w ciągu dnia mi zabierały, że powiem, bardzo, bardzo dużo energii i na tą siłownię mi troszeczkę brakowało, że powiem, chęci. Poza tym widziałem, że jeżeli od czasu do czasu na ten trening siłowy zrobię, to gdzieś tam czułem się potem taki trochę spięty, trochę te stawy źle potem działały na tym treningu fighterskim, a że tych treningów było dzień w dzień, no to stwierdziłem, że nie ma sensu, żebym robił jedno i drugie i gdzieś tam sobie mogę ten trening siłowy troszeczkę odrzucić. No wiadomo, że minusem jest to, że gdzieś tam trochę tych mięśni straciłem, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, skoro wymagało tego takie przygotowanie, no to chciałem po prostu potraktować to poważnie i dać z siebie po prostu wszystko, żeby zobaczyć, żeby nie było tak, że wyjdę potem do tej klatki i mówię, kurczę, gdybym trenował tak jak trzeba, gdybym nie robił tego i tego i tamtego, to byłoby lepiej. Tak przynajmniej nie mam do siebie żadnych, że tak powiem, wyrzutów, że coś zaniedbałem, że mi się nie chciało iść na przykład na matę, bo musiałem zrobić trening siłowy albo musiałem robić jakieś inne rzeczy, także nie. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie jakieś obowiązki takie, które do tej pory robiłem, to oczywiście, że pracowałem, prowadzę klub, prowadzę kursy, szkolenia i tak dalej, no to wiadomo, że to się musiało toczyć własnym torem. Wiadomo, że ten ostatni tydzień może troszeczkę już tych klientów musiałem sobie odpuścić, głównie ze względu na jakieś tam obciążenie, myślę, bardziej psychiczne niż fizyczne, ale wcześniej jak najbardziej pracowałem, nie było żadnego z tym problemu. I już całkowicie na koniec, jak Mariusz Pudzianowski przechodził ze strongmanów do MMA, to jego masa cały czas spadała i ten Mariusz coraz mniejszy był. U ciebie jest podobnie, czy to jest zbyt krótki okres czasu, żeby gdzieś było to zauważalne? No oczywiście, no zgubiłem przez te 6 tygodni 7 kg, także jest to dosyć sporo. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest, że tak powiem, nieuniknione. No nie możemy trenować tak maksymalnie ciężko na siłowni, więc nie ma takiego bodźca, żeby tę masę mięśniową utrzymać. A dwa, że nadmiar tych mięśni na pewno przeszkadza. Tak jak już powiedziałem wcześniej, gdzieś te mięśnie są troszeczkę, ograniczają w jakiś sposób ruchy, na pewno ten tlen zabierają. Więc niestety albo się robi jedno, albo się robi drugie. Jeżeli byśmy chcieli zrobić jedno i drugie, utrzymać na maksa, to myślę, że ten efekt końcowy byłby dużo, dużo gorszy. Myślę, że chyba wchodząc do klatki z kimś, czy na ring, no to nikt nie chce, że tak powiem, pokazać się, że tak powiem, z dobrą sylwetką, kosztem możliwości, że tak powiem, na ringu. Także wiadomo, musiałem troszeczkę to poświęcić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz jeszcze coś dodać, zaprosić na walkę, chwilę dla ciebie. No dziękuję. Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować wszystkim, można powiedzieć, moim fanom, czy moim, że tak powiem, takim zwolennikom i przyjaciołom. Słuchajcie, dostawałem naprawdę mnóstwo pozytywnych komentarzy, wiadomości. Za to bardzo dziękuję.
wiecie, że nie jestem fighterem, wiecie, że robię to dlatego, bo lubię wyzwania i cieszę się, że się to, że tak powiem, odbiło takim pozytywnym, że tak powiem, echem. Mam nadzieję, że będziecie na mnie, za mnie trzymać dalej kciuki, że jutro będziecie ze mną, także zapraszam wszystkich do Zielonej Góry, a tych, którzy nie mogą, zapraszam przed telewizor na otwarty Polsat. Jutro o 20:00 ruszamy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.